1474 roku teolog Jan Długosz w dziele zatytułowanym Vita Beate Cunegundis zapisał: Zacni rodzaj i początek prześwietny, błogosławiona Kunegunda, panna i księżna Polski, miała z domu sławnego i świętobliwego królów węgierskich. I z wielu przodków świętych plemię to błogosławione wyszło, których familią z daleka wywieźć mi potrzeba, żeby prawda wątpliwości nie miała. A naprzód swój rodzaj po ojcu z węgierskich królów prowadziła, a z cesarzów greckich względem matki poszła. Wieku i cały wiek XIII to okres największego osłabienia Polski Piastowskiej. Cały kraj był jednym terenem walki pomiędzy szeregiem księstw o granice i pierwszeństwo. Dodatkowo wschodnie i południowe dzielnice kraju pustoszyli Rusini, Jadźwingowie, Litwini. Ponadto Polska potrzebowała odpowiednich posunięć wzmacniających jej polityczne znaczenie, by stawić czoło zbliżającym się ku jej granicom barbarzyńskim hordom tatarskim. Pierwszeństwo wśród książąt znaczyło posiadanie Krakowa, a gród ten i księstwo przysługiwało na mocy uchwały zjazdu Łęczyckiego z 1180 roku księciu Bolkowi, synowi Leszka Białego i Grzymisławy, wnukowi Kazimierza Sprawiedliwego. Jednak z Bolkiem nikt się nie liczył, gdyż był on jeszcze dzieckiem i nie miał ani powagi, ani energii, ani sił, by móc się zbrojnie po schedę po dziadku i ojcu upomnieć. Opiekun Bolka, stryj książę Konrad Mazowiecki, doszczętnie ograbił rodzinny skarbiec, a Bolka wraz z matką więził kilka lat w lochach swych zamków. Dopiero dzięki protekcji Henryka Brodatego Bolko odzyskał wolność i niepewne władztwo w Sandomierzu. Dla wzmocnienia władzy syna Grzymisława skierowała się w stronę Beli IV, króla Węgier, którego rodzony brat Koloman był mężem jej córki Salomei. W związku z tym wyłoniła się sprawa pozyskania dla Bolka ręki 5-letniej córki Beli IV, królewny Kingi. Jednakże wydanie Kingi za ubogiego sandomierskiego księcia uchodziło w oczach Beli IV i jego wysoko urodzonej i dumnej żony cesarzowej Marii Laskarysówny za mezalians. Zachował się list Beli IV do papieża Innocentego IV, w którym pisze, że wydał dwie córki za książąt ruskich, a trzecią za księcia polskiego, tylko po to, by w porę otrzymywać wiadomości o Tatarach i o ich posuwaniu się naprzód. Chociaż, jak twierdził, bolało go poniżenie własnego majestatu królewskiego poprzez nierówne związki małżeńskie córek. Ziemia węgierska, na której się znajdujemy, jest ziemią świętych. Gdy sięgniemy głębiej do średniowiecza, wtedy zobaczymy, że z takiego jednego rodu jak ród Arpadów, z którego pochodził pierwszy król Węgier i jego potomkowie, wyszło bardzo wielu świętych, którzy oddziaływali nie tylko na ludzi żyjących tu na Węgrzech, ale na Polskę. Tu mamy właśnie świętą Kingę, jej siostrę młodszą Jolantę, ale wiemy, że z nimi związana jest błogosławiona Salomea też, która wyszła za mąż za brata ojca świętej Kingi. Mamy Agnieszkę Praską, też Klaryskę, do której Klara pisała listy. Mamy świętych z tej rodziny i w Szkocji, i w Portugalii, a nawet w Konstantynopolu. Oddziaływanie rodziny Arpadów i świętych z tej rodziny na Europę i jakby takie jednoczenie jej jest
niesamowitym zjawiskiem, a przy tym pamiętać trzeba, że w tej samej rodzinie byli ludzie dalecy od świętości. Byli synowie, którzy występowali przeciwko swoim ojcom. Były kłótnie, były bratobójcze walki. I ciekawe, że właśnie kobiety, właśnie szczególnie kobiety z tego rodu, one były tymi, które godziły mężczyzn. One były tymi, które promieniowały świętością. To jest taka współczesna, byśmy to powiedzieli współcześnie, emancypacja, ale w tym najlepszym znaczeniu właśnie. Świętość w rodzinie, uświęcenie rodziny przez kobietę. Czy użyto podstępu, czy też nie, Salomea i Grzymisława dopięły celu. Malutka Kinga wraz z Bolkiem spotkali się na ziemi krakowsko-sandomierskiej, w Wojniczu, na zamku, gdzie odbyły się zrękowiny. Iż istniała świadomość niebezpieczeństwa ze strony Mongołów, to zapewne nikt nie przypuszczał, że hordy zjawią się tak szybko u wrót Polski. Bolko wraz z Kingą i Grzymisławą musieli uciekać z Sandomierza do Krakowa. Jednakże po klęsce pod Chmielnikiem Kraków nie był już grodem bezpiecznym. Bolko wraz z rodziną musieli uciekać w stronę Węgier. Śmierć Henryka Pobożnego i klęska jego wojsk pod Legnicą była kolejnym sygnałem do dalszej ucieczki. Ostatecznie schronili się w klasztorze Cystersów na Morawach, gdzie przebywali do czasu wycofania się Tatarów z Europy, co nastąpiło dopiero po śmierci Hana Ogdaja. Krystianizacja Polski, jak wiemy, zaczęła się w X wieku, w tym samym czasie, co i na Węgrzech. I początki chrześcijaństwa wiążą się z postaciami Mieszka i Bolesława Chrobrego. Jednakże trzeba powiedzieć szczerze, że takie prawdziwe pogłębienie chrześcijaństwa polskiego nastąpiło dopiero w XIII wieku. I w tym ogromną rolę odegrali franciszkanie. W ogóle zakony żebrzące, czyli dominikanie i franciszkanie. Przyszli oni tutaj do Polski już w latach 30. XIII wieku, 1237-36, mówią niektórzy, że są pierwsze klasztory.
i rozpoczęli działalność bardzo taką dynamiczną. Ta działalność misyjna, taka pogłębiająca, ewangelizacyjna franciszkanów spowodowała, że to chrześcijaństwo polskie stało się takie prawdziwsze, głębsze. Tutaj sięgają korzeni XIII wieku, jasełka polskie, kolędy polskie, rozmaite obrzędy związane z Bożym Narodzeniem, z Adwentem, czy też właśnie z okresem Męki Pańskiej, czyli Wielkim Postem. To wszystko, początek tego mamy właśnie w tym czasie, związane to jest z franciszkanami, a franciszkanie związani są, jak wiemy, z postacią świętej Kingi, która była taką opiekunką, protektorką tegoż właśnie zakonu na terenie Polski. Na przełomie XII i XIII wieku chrześcijaństwo stanowiło jakiś zewnętrzny nalot, pod którym kryło się jeszcze pogańskie oblicze społeczeństwa. Jest to czas zmagania się starego, na wpół pogańskiego światopoglądu z coraz silniej budującym się chrześcijaństwem. Dobro, jak i zło, krystalizowało się w ludziach i czynach. W tym okresie dziejów Polski widać to najwyraźniej. Na pewno złą rolę pełnił książę Konrad Mazowiecki, z którym Bolko musiał toczyć ciężkie boje o księstwo krakowsko-sandomierskie. Dopiero śmierć Konrada w 1247 roku ustaliła faktyczne władanie Bolka schedą po ojcu i dziadku. W tym miejscu należy wspomnieć o ogromnej roli Kingi, która wspierała Bolka nie tylko duchowo, ale i materialnie. Pomoc ze strony 12-letniej Kingi, tak istotna dla zniszczonego, ograbionego, słabego księstwa, świadczyła o jej całkowitym chrześcijańskim oddaniu dla nowej ojczyzny. Wdzięczność Bolka znalazła wyraz w ogłoszonym przywileju z 1257 roku. Nie mogliśmy już zgoła wynaleźć środków, skąd by rycerstwu naszemu zwyczajny żołd wypłacić. Wtedy przyrzeczona, czcigodna i przesławna księżna pani, małżonka nasza najukochańsza, widząc nas w tak ciężkim frasunku, pobudzona niewymownym i nieomylnym współczuciem gorącej miłości swojej, jaką zawsze afektom naszym wzajemnie odpowiadała, litując się w głębi duszy, ofiarowała po kilkakrotnie pieniądze posagu swego ku wypłacie żołdu pomienionego. Tuż przed małżeństwem Kinga odwiedza rodziców na Węgrzech. Z tego pobytu zanotowano kilka faktów. Otóż w tym samym czasie uknuto spisek na króla Belę. I kiedy podczas biesiady spiskowcy z wydobytymi mieczami otoczyli króla, wiedziona jakimś przeczuciem Kinga zjawiła się na przyjęciu wraz ze swoją służbą rycerską, udaremniając spisek. Autor węgierskiego żywota Kingi, Puszka Zipal, podaje, iż Bela za ocalenie swego życia ufundował kościół i klasztor franciszkanów w Ostrzychomie, miejscu narodzin Kingi. Drugim istotnym faktem pobytu Kingi na węgierskim dworze było otrzymanie pomocy materialnej.
Jak donosi Długosz, otrzymanie na własność kopalni soli w Marmaros Siget przez Kingę przyniosło stały dochód. Nie klejnoty, lecz żupy taniej importowanej soli stanowiły ten cudowny dar, jakim Kinga obdarowała swoich poddanych w Polsce. Z faktem tym łączy się legenda mówiąca, jakoby Kinga, przejmując kopalnię, miała wrzucić w głąb szybu pierścień. Po powrocie do Polski wskazała miejsce w Bochni, w którym górnicy wydobyli pierwszy okruch soli wraz z pierścieniem. Kinga zatem sól węgierską podziemnymi szlakami cudownie do Polski przeniosła. Legenda legendą, jednakże faktem jest to, że na terenach Bochni i Wieliczki sól znaleziono, a dzisiaj w pełni z dóbr tej ziemi korzystamy. Oddane ideom zakonów żebrzących, matka Bolka Grzymisława i Salomea miały ogromny wpływ na wychowanie Kingi. Zapewne przepojona tymi ideami Kinga w dniu ślubu w 1248 roku wykorzystała ten uroczysty moment do nakłonienia Bolka, aby wspólnie na cześć Stwórcy Świata ślubować na jeden rok bezwzględną czystość. Śluby te zachowali w tajemnicy. Później przyrzeczenie to przedłużali już wielokrotnie i to publicznie. Z tym faktem wiąże się dodanie Bolesławowi przydomka wstydliwy. Śluby dziewictwa wiązały się z wyrzeczeniem przez Bolesława potomstwa. Toteż wielokrotnie inicjował próby zerwania przyrzeczenia, lecz bezskutecznie. Czasami przybierało to formy ekstremalne w postaci zesłania Kingi na prowincję do Nowego Korczyna. Kinga natomiast potraktowała ten wyjazd jako możliwość pracy duchowej, efektem czego było m.in. ufundowanie wielu kościołów i kapliczek. Górująca nad Bolesławem inteligencją, energią i religijnym światopoglądem, Kinga odgrywała istotną rolę w poczynaniach męża. Przede wszystkim starała się nie dopuścić do krzywd poddanych. Podróżując po ziemi sądeckiej, wspomagała dotkniętych nieszczęściem, karmiła biednych, leczyła trędowatych, szerząc jednocześnie idee chrześcijańskie. Inspirowała duchownych do prowadzenia misji katolickich. Jak donoszą kroniki, znacznie przyczyniła się do kanonizacji biskupa krakowskiego Stanisława Szczepanowskiego oraz swojej babki ciotecznej Jadwigi Śląskiej. Doceniając dobro Kingi, jej oddanie dla kraju i narodu, Bolesław w dniu 2 marca 1257 roku w Nowym Korczynie wydaje przywilej darowujący Kindze na własność ziemię sądecką wraz z pełnią władzy na tym terenie. Uznane to zostało jako akt przeprosin za owe zesłanie na prowincję. Odtąd Kingę nazywano panią Sącza. Nadanie ziemi sądeckiej Kindze zbiegło się ze śmiercią w 1258 roku ukochanej matki Grzymisławy. Od tej daty notuje się tragiczny rozdział w życiu Kingi. W 1259 roku napadają Tatarzy. Później słaby kraj zbrojnie nękają sąsiedzi. Kiedy zwycięstwem w 1266 roku Bolesław kończy okres zmagań zbrojnych, umiera biskup Tandota, najbliższy przyjaciel rodziny. Wkrótce umiera siostra Salomea, a w roku 1279 Bolesław. W tym trudnym okresie Kinga z coraz większym oddaniem poświęca się ideom głoszonym przez zakony świętego Franciszka i świętej Klary. Odnotowany jest fakt rozdania przez Kingę pieniędzy i kosztowności biednym. Funduje liczne kościoły, m.in. kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu. W 1280 roku oddaje klaryskom miasto Stary Sącz i okoliczne wsie na własność. W
wkrótce sama osiada w klasztorze. Warto odnotować fakt cudownego odkrycia źródełka przez Kingę. Położony na wzniesieniu klasztor nie posiadał stałego źródła wody. Kinga w obecności sióstr i świadków stuknięciem laseczki otworzyła źródełko. Cud ten, potwierdzony pod przysięgą w późniejszych procesach beatyfikacyjnych, mówi: woda owa, którą błogosławiona Kinga przywiodła wbrew prawom przyrody, pod górę się wspina. Ten fakt płynięcia wody w odwrotnym kierunku potwierdziła również specjalna komisja biskupia około roku 1684. Przed przyjęciem nowicjatu nastąpił kolejny, trzeci najazd Tatarów pod wodzą Hana Nogdaja. Kinga i siostry zmuszone były opuścić klasztor, ratując się ucieczką w góry. Jak podają kronikarze, wszystkie cudem uniknęły zagłady. Z tym faktem wiąże się legenda, jak ukryte w grocie niewiasty zasłoniła gęsta chmura, tak że zdezorientowani Tatarzy ominęli kryjówkę i podążyli w innym kierunku. A po powrocie do Starego Sącza okazało się, że cudem ocalał jedynie klasztor. Decyzja pozostania za murami klasztoru była jednocześnie oczywistym aktem odejścia od życia świeckiego. Mimo iż nowicjat przyjęła około 1288 roku, jej życie w pełni harmonizowało z regułami zakonu, z duchem bezwzględnego ubóstwa. Większość czasu spędzała na częstych modlitwach. Ścisłą klauzurę łączyła z ciężką pracą, ostrym postem, zimnem, noszeniem aż do krwi włosienicy. Dodatkowo umartwiała się brakiem snu, milczeniem, biczowaniem, leżeniem krzyżem. W kontaktach z innymi klaryskami, porzucając swoje tytuły, stawała się ich służebnicą, będąc jednocześnie opiekunką całego klasztoru.
Kinga przyciągała do klasztoru dziewczęta z różnych warstw społecznych. Od córek możnych książąt po proste wiejskie dziewczęta. W klasztorze wprowadzała różnego rodzaju nauczania. Od standardowych prac po nauki historii, języków czy śpiewu. Zalecenia synodu prowincjonalnego z 1248 roku, aby kapłani odmawiali niektóre modlitwy wraz z ludem w ich języku ojczystym, wykorzystywała do szerzenia wiary. Dzięki niej powstało pierwsze polskie tłumaczenie psalmów, psalterzy. Przez 2,5 wieku Polacy używali psalterza błogosławionej Kingi. W klasztorze powstawały polskie wielogłosowe pieśni religijne, graduały. W tym pieśni Omnia Beneficia czy Bogu Rodzica. To oczywiste wspieranie polskiego dziedzictwa kulturowego jest kolejnym dowodem na jej ogromne oddanie i poświęcenie dla przybranej ojczyzny. Iż Kinga znakiem krzyża lub pocałunkiem przynosiła innym ulgę w chorobie lub całkowicie uzdrawiała, to w dniu 21 września 1291 roku ciężka choroba przykuła ją do łoża. W jej celi codziennie odprawiano mszę. Wspierana na rękach zakonnic, otoczona boskim światłem, modliła się. Doznawała widzeń świętego Jana Chrzciciela, świętego Jana Ewangelisty, świętego Franciszka i Salomei, wreszcie Najświętszej Panny, która miała się jej objawić w dzień śmierci. Jeszcze na kilka dni przed śmiercią zwołała siostry, by oznajmić coś w rodzaju testamentu w przekazie. Obok wylewu uczuć i miłości upomina, aby siostry wśród wszystkich niebezpieczeństw, jakie w przyszłości mogą klasztorowi zagrażać, pokładały zawsze nadzieję w Bogu, że ich nie opuści i klasztor ocali. Poleca, aby modliły się bez ustanku, żeby były pełne miłości i miłosierdzia dla bliźnich, aby przestrzegały reguły klauzury, unikając wszelkiego zbliżenia z mężczyznami, aby przypuszczały do rozmów ze sobą tylko najbliższych krewniaków. Zapewniła, iż poza grobem będzie zawsze pośredniczyć między nimi a Panem Jezusem. Kończąc testament, prorokowała, że jeżeli w cnotach wytrwają, to w ich klasztorze chwała Boża nie wygaśnie, aż do dnia sądu ostatecznego. W Wigilię świętego Jakuba 24 lipca 1293 roku, wsłuchując się w słowa Chrystusa Pana dane apostołom, Kinga umiera. Obecne przy śmierci siostry miały widzenia, iż duszę Kingi otoczoną zastępem świętych i apostołów w postaci bardzo jasnej gwiazdy wiedziono do nieba przybytku.
Po śmierci Kingi jej grób i klasztor stały się centralnym miejscem kultu. Ze wszystkich stron nadciągali liczni pielgrzymi, modląc się przy grobie, prosząc o cudowną pomoc i zlitowanie. Wszyscy kronikarze przytaczają liczne fakty przywróceń do życia blisko 80 zmarłych. Dzięki Kindze 60 ślepych odzyskało wzrok. Innych 70 cudownie uzdrowiła z najcięższych chorób. Krążyły wieści, iż sama Kinga za pomocą znaków i snów zachęcała do nawiedzenia jej grobu. Wszelkich przesłanek dopiero pod koniec XV wieku dokonano liturgicznego podniesienia jej kości i umieszczenia na ołtarzu. Rozpoczął się proces beatyfikacyjny, który trwał do dnia 10 czerwca 1690 roku, kiedy Kongregacja Obrzędów zatwierdziła kult błogosławionej Kingi, co było równoznaczne z beatyfikacją Pani Ziemi Sądeckiej. Ustalony został dzień 24 lipca każdego roku jako dzień jej narodzin dla nieba. Wkrótce nadano jej tytuł Królowej Polski i Litwy. Od tego czasu trwały nieustanne starania o jej kanonizację. Patrując się w postać świętej Kingi, zauważamy, że jest to postać niezwykła, odgrywająca wielką rolę w dziejach Polski i równocześnie okazuje się, że to jest postać ponad miarę jednego narodu. Ona jest taka na wskroś polska, a równocześnie jest dla innych. I troszczyła się o Litwinów, i troszczyła się o swoje rodzinne Węgry, i troszczyła się o Ruś. Po prostu jest dla wszystkich. A więc jest to rzeczywiście postać jakby na dzisiejsze czasy. Co widzimy jeszcze u świętej Kingi, to jakaś przedziwna harmonia przeciwstawnych cech, harmonia kontrastów. Z jednej strony właśnie to rozmodlenie, a z drugiej strony jakaś aktywność niezwykła społeczna. Święta Kinga jest dzisiaj postacią, która zdumiewa i pociąga to przede wszystkim tym, że jest przykładem pełnej osobowości, jest doskonałym człowiekiem, nie tylko wzorem dla siostry zakonnej, ale przede wszystkim dobrym przykładem dla każdego człowieka. I to, co się w jej życiorysie czyta, co się o niej mówi,
To, że ona dała społeczeństwu, na przykład zostawiła tutaj, zatknęła laseczkę i tam wytrysło źródełko. Tam znowu coś innego. To znowu rzuciła pierścień i dała nam sól. Czy jeszcze jakieś inne bogactwa naturalne. Czy właśnie te jej bogactwa duchowe. Cały klasztor starosądecki, te fundowane kościoły. To wszystko jest jakimś ogromnym darem przekazanym dla nas. Święta Kinga jest przykładem jakiegoś całkowitego wyrzeczenia się własnego interesu, własnego dobra dla drugich ludzi. Tu w Tarnowie Ojciec Święty mówił w 1987 roku, że święci są po to, aby zawstydzać. I rzeczywiście ona nas dzisiaj zawstydza swoją właśnie postawą. Gdziekolwiek się tknąć, ona była tym wzorem dla rządzących. Tak trzeba służyć, tak trzeba wypełniać swoją rolę, swoją funkcję władcy, swoją funkcję rządzącego. Jak właśnie robiła to Święta Kinga. Święta Kinga jest przykładem człowieka, który dopiero wtedy jest człowiekiem, gdy żyje tym, co Pan Bóg człowiekowi wyznaczył. Papież Polak w 1966 roku, jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła, powiedział: tu przy grobie błogosławionej Kingi prosimy o to, abyście synowie polskiej ziemi, gdziekolwiek przebywacie, nie ulegali jakiemuś zawężeniu, jakiejś miernocie, bo w świętości tkwi największa wielkość ducha ludzkiego i jego pełnia. Niech ta świadomość stanie się naszym chlebem powszednim w drugim tysiącleciu. Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości, nie lękajcie się być świętymi. Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych. Beatissime Pater, postulat Santa Mater Ecclesia, per sanctitatem vestram catalogus sanctorum adscribi, et tanquam sanctam ab omnibus Christi fidelibus pronunciari, beatam cunigundam. Nomine Sancte Ecclesiae, en ixes gratias ago, de pronunciation a sanctitate vestre facta. Ac humiliter peto, ut ad in sanctis vestra, super per acta canonizatione, litteras apostolicas vignetur decernere. Tanto non sono.